Cześć, witajcie w 9 odcinku naszego podcastu Labotomia. Jesteśmy dzisiaj w nieco szerszym składzie, ale przedstawmy się wedle kolejności, czyli najpierw gospodarze, czyli Mateusz Brzostek. Cześć. Ja, czyli Kuba Tobiasz, a są z nami dzisiaj zacni goście. Niektórych już znacie ze wcześniejszych naszych audycji, natomiast niektórzy są dzisiaj w roli debiutantów. Także po kolei Wojtek Koczyk. Dzień dobry. Oraz Filip Straburzyński. Cześć. Rola Filipa jest tutaj nieprzypadkowa, bezpośrednio związana jakby z tematem, który dzisiaj będziemy poruszali. Tak, Filipa na pewno stali czytelnicy znają i pamiętają. Filip pracował z nami w redakcji, był autorem artykułów, na przykład wielkiego testu schładzaczy, do dziś niepowtórzonego, moim zdaniem wyznaczającego pewne standardy. Później przez pewien czas Filip pełnił funkcję sekretarza redakcji w PC Lab, czyli koordynował pracę dziennikarzy i wie, jak wygląda nasza praca na co dzień, wie, ile wysiłku kosztuje przygotowanie artykułów, również premierowych testów, czegoś, które często trzeba zrobić na określoną godzinę, a czasami nawet w nocy. Filip obecnie prowadzi biuro prasowe i jego klientem jest między innymi AMD, ale zaprosiliśmy go jako dawnego kolegę redakcji i współentuzjastę sprzętu. Filip nie reprezentuje AMD i jeśli oczekujecie jakiegoś pikantnego komentarza i oficjalnego stanowiska, to go tutaj nie znajdziecie. Skoro już mamy formalności związane z przedstawieniem naszych zacnych gości za sobą, no to może przejdźmy do tej właściwej części naszej audycji, a będziemy dzisiaj bardzo szeroko rozmawiali o nowej generacji procesorów Threadripper. W różnym kontekście podejrzewam, że dyskusja rozwinie się na tyle, że nie będzie to jedyny jakby temat, który dzisiaj poruszymy, natomiast chcielibyśmy od tego zacząć, bo każdy z nas miał już co nieco do czynienia z tymi procesorami, bardziej bezpośrednio albo bardziej pośrednio, natomiast każdy z nas na pewno ma jakieś przemyślenia, wnioski, coś do dodania w takiej dyskusji. Mateusz, testy już za tobą. Na dzień dobry, może jakaś krótka konkluzja dla tych, którzy nie czytali jeszcze twojej publikacji. Na szczęście już za mną, ale też niestety jeszcze nie wszystko za mną, bo tak jak napisałem w recenzji, kiedy ma się do czynienia z takim procesorem, z taką platformą, zawsze jest jeszcze coś, co byśmy chcieli sprawdzić, co chcielibyśmy zbadać, jakiś dodatkowy test wydajności, być może jakieś benchmarki syntetyczne, które nam powiedzą coś więcej o działaniu tego sprzętu. No a niestety trzeba się rozstać ze sprzętem i zająć się następnymi rzeczami, więc często takie zaawansowane platformy pozostawiają nam pewien niedosyt. Dobrze, to twoja opinia, Wojtek. Ci, którzy słuchają, wysłuchali wcześniejszych wszystkich odcinków naszego podcastu, a przynajmniej odcinka czwartego, jeśli dobrze pamiętam, to na pewno Wojtka kojarzą z racji tego tematu, który wtedy poruszaliśmy, czyli obliczenia rozproszone. Wojtek, tyle wątków, tyle rdzeni. Czy to w zastosowaniach, w których ty się poruszasz na co dzień, no będzie zasadne wyposażenie się w tego typu sprzęt? Odpowiedź jest krótka bardzo, to znaczy prywatnie posiadam już dwa. No proszę, ale jakbym już drugą generację, czy pierwszą? Wciąż jeszcze pierwszą. Jakbym mógł, to posiadałbym pewnie jeszcze następne dwa. Jakbym miał cztery, prawdopodobnie chciałbym mieć następne. Na cztery. Czyli dużo białek będzie można policzyć. Nie tylko, dlatego że tak naprawdę nie kupuję je dla, nazwijmy to, mojego hobby, czyli obliczeń rozproszonych. One służą mi w dużym stopniu do pracy. Natomiast dzięki temu, że one są tak wydajne, jak są, no to moja praca nie trwa dwa tygodnie, tylko często zlecenie trwa dwa dni. Zarabiam na nim odpowiednie pieniądze. Oczywiście dzięki temu, że trwa krótko, to są to lepsze pieniądze w przeliczeniu na czas, który poświęcam na tą pracę. Natomiast w pozostałym czasie oczywiście robię obliczenia białkowe, gdyż dlaczego nie? I tak mam ten sprzęt i tak stoi w domu. Natomiast nie tylko. Na przykład ostatnio spotkałem się z takim zagadnieniem, to znaczy byłem na Svalbardzie, gdzie pracownicy uniwersytetu latają dronem nad lodowcem co roku, zbierają kilka terabajtów zdjęć lotniczych tego lodowca, po czym składają to w model 3D i wykonanie tego typu obliczeń na takim standardowym komputerze zajmuje im kilka miesięcy i czasem zdarza się tak, że właściwie krótko przed kolejnym wyjazdem na kolejny rok oni dopiero mają wyniki pierwszego wyjazdu, co oczywiście jest z ich punktu widzenia bardzo złą rzeczą. W związku z czym w ich przypadku taki Threadripper prawdopodobnie bardzo usprawniłby tą pracę i nawet nie chodzi o samą wydajność tego procesora w sensie obliczeniową, tylko o to, jak dużo pamięci można w nim na przykład zainstalować, dlatego że no, w cywilnej platformie tego RAMu jednak mamy niewielką ilość, powiedzmy 32 GB, to myślę jest taki maks, jaki można bezpiecznie i spokojnie używać. Tu ewentualnie Mateusz może skorygować, jeśli się mylę, ale myślę, że no 60... Właściwie to na Threadripperze ma się dokładnie dwa razy tyle pamięci, co na nowoczesnej innej platformie. No można, myślę, i cztery razy więcej tak naprawdę, jeśli kogoś stać. I przy tego typu obliczeniach ten RAM ma rzeczywiście ogromne znaczenie, jego przepustowość, to znaczy to, że mamy go podłączonego poprzez cztery kanały, też gra istotną rolę. Wojtek, to zadam inne prowokacyjne pytanie. Wspomniałeś, że już teraz masz pewną liczbę tych procesorów i chętnie miałbyś jeszcze dwa razy więcej.
Czy gdybyś miał wolną gotówkę, to wybrałbyś jeden z tych procesorów nowej generacji? Czy biorąc pod uwagę te szalone wyprzedaże Threadripperów z serii 1000, wybrałbyś raczej jeszcze jeden starszy procesor? Wybrałbym raczej starszy, dlatego że w moich zastosowaniach nie jest istotna maksymalna wydajność tak naprawdę. To znaczy te, które posiadam, wcale nie chodzą z trybem turbo włączonym czy innym boostem. Są ustawione cały czas sztywno na 3,2 GHz z obniżonym napięciem, dlatego że dzięki temu wydajność na watt, która dla mnie jest właściwie kluczowa, rośnie dużo ponad 50%. Nie liczyłem tego jeszcze dokładnie, natomiast no, pobór prądu z gniazdka spadł mi o 150 watów, a różnica w wydajności nie przekracza 20%, więc jest to bardzo istotne. I patrząc na to w ten sposób, to gdybym miał nieograniczoną gotówkę i nieograniczone miejsce w domu, prawdopodobnie złożyłbym po prostu mnóstwo maszyn na cywilnych procesorach, gdyż byłoby to najoszczędniejsze rozwiązanie. Natomiast no, z praktycznego punktu widzenia nie da się tego zrobić. Każdy ma ograniczoną przestrzeń życiową, w związku z czym postawienie 20 maszyn nie jest najlepszym rozwiązaniem. Okej, okay, i na pewno myślałeś raczej o tych 16 albo 12-rdzeniowych modelach, bo Kuba prosił mnie o konkluzję, jakieś krótkie podsumowanie mojej recenzji i w recenzji występują dwa procesory. 2950X, to jest 16-rdzeniowy model, i 2990WX, model do stacji roboczych, 32-rdzeniowy, 64-wątkowy, który z jednej strony imponuje tą maksymalną, teoretyczną mocą obliczeniową i niektóre testy pokazują, że jeśli się go dobrze wykorzysta, jeżeli oprogramowanie jest dostosowane do takiego procesora i przede wszystkim te zadanie, które chcemy przedstawić takiej maszynie, to jest coś, co rzeczywiście można robić równolegle na taką skalę, to jednak w większości starszego oprogramowania, które może nie jest tak dobrze przystosowane, a może nikt w ogóle nie pomyślał wcześniej, że do rąk zwykłych użytkowników może trafić aż 32-rdzeniowy procesor, w wielu programach w związku z tym ten 16-rdzeniowy wydaje się być lepszym wyborem, szczególnie, że jest o połowę tańszy. I Wojtek, też wspomniałeś raczej o tych mniej rdzeniowych tak, modelach. Tak, zdecydowanie mówiłem o tych 16-rdzeniowych, dlatego że niestety nie we wszystkich projektach, nawet tych, które się bardzo dobrze skalują z ilością rdzeni, ten mocniejszy model rzeczywiście jest na tyle mocniejszy, żeby był wart dopłaty. To znaczy, będzie o tym artykuł wkrótce, gdyż już testy mam przygotowane. W jednym z projektów skalowanie, to znaczy wydajność 32-rdzeniowej wersji jest o około 80% wyższa. To już robi wrażenie i ma to sens, ale są też projekty, w których ta różnica nie przekracza 10-15% i w tym momencie to już nie ma sensu, bo nawet wydajność na watt jest po prostu niższa. A to nie jest coś, co się na przykład zmieni za jakiś czas? Myślę, że to jednak bardziej wynika ze specyfikacji tego projektu, to znaczy on operuje na tak dużych ilościach pamięci RAM i tak mocno z tej pamięci RAM korzysta, to znaczy tak często uzyskuje dostęp, zapisuje coś w pamięci i tak dalej, że ograniczenia są fizyczne architektury, to raczej nie jest kwestia optymalizacji. Czyli to jest kwestia bardziej tego, że potrzeba do tych projektów pamięci, a mniej potrzeba rdzeni, tak? Dobrze rozumiem? Po prostu stosunek dostępnej pojemności i przepustowości pamięci do liczby rdzeni, czy liczby wątków, po prostu musi być inny. Pamiętajcie, że mówimy tutaj o to, co Wojtek nazywa projektami. To są jakieś zbiory danych, które są połączone z programem, z aplikacją, która jest jednowątkowa i uruchamia się na przykład 64 takie aplikacje równolegle, które w ogóle ze sobą nie komunikują się, nie współpracują, po prostu każda liczy swoje. Ilość danych do przetworzenia jest tak ogromna, że wcale nie potrzeba rozkładać jednego zadania obliczeniowego na 64 części, po prostu można przedstawić 64 różne zadania obliczeniowe, więc to jest z jednej strony najbardziej korzystny przypadek dla takiej maszyny, a z drugiej strony w moich oczach to jest taki dowód czegoś, co od dawna wiedzą ludzie ze świata serwerów i świata wielkich obliczeń, ale ludzie, którzy prowadzą obliczenia w domu, być może dopiero teraz się o tym przekonają, że dowolna, nawet najbardziej sprawna maszyna obliczeniowa, najbardziej doskonała, ale w swojej formie, nie jest 100% uniwersalna. Nie ma czegoś takiego jak komputer najlepszy do każdego zadania. Po prostu okazuje się, że nawet 64 rdzenie i bardzo duża przepustowość pamięci, 64 wątki, przepraszam, to nie zawsze jest to, czego potrzebujemy. Wracając do tego, co Filip o co zapytał w zasadzie, czy nie zajdą zmiany powodujące, że faktycznie ta utylizacja tych najmocniejszych procesorów będzie jeszcze lepsza. Myślę, że w twoim teście doskonale to widać na przykładzie oprogramowania służącego do edycji wideo, gdzie procesor 32-rdzeniowy wbrew pozorom wcale nie miał dwukrotnie lepszej wydajności w tych zastosowaniach. To jest z kolei problem z oprogramowaniem właśnie, które no, powinno to utylizować. Konkretnie rzecz mówiąc Adobe Premiere, Adobe After Effects i podejrzewam, że też jakieś inne programy innych producentów też jeszcze nie do końca sobie z tym doskonale nie radzą. No pewnie są jakieś wyjątki, natomiast w tych zastosowaniach no, zdecydowanie widać, że to jest jeszcze do rozwiązania po stronie software'u, że firma Adobe nie przygotowała jeszcze swojego oprogramowania tak dobrze, żeby działo się to w ten sposób, jakby się tego oczekiwali użytkownicy po prostu. Myślę, że tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jakby mi ktoś 2 lata temu powiedział, że za te pieniądze
za jakie w tej chwili AMD oferuje te procesory, będę mógł kupić tego typu procesor, to ja mu powiedział, że spadł na głowę z wysokich bardzo schodów, więc myślę, że producenci tego oprogramowania też byli w dużym stopniu zeskoczeni i będziemy musieli zaczekać oprogramowanie, które będzie w stanie korzystać z tych maszyn. Oczywiście, tak, że tak. Ja bym wręcz tutaj powiedział, że wiele innych benefitów wynika z korzystania z procesorów Threadripper, choćby właśnie możliwość zainstalowania większej ilości pamięci RAM, gdzie powiedzmy te 64 GB to jest taki dolny limit, a w zasadzie dolna granica, rozsądna granica dla zastosowań półprofesjonalnych, nie wiem, w Adobe After Effects, w Adobe Premiere, jeśli chcemy już montować 4K, no to się wszystko na tyle upowszechniło i tak wiele osób już to robi w domu, właśnie w takich półprofesjonalnych, powiedzmy, zastosowaniach, często zarobkowo, że w zasadzie tutaj mamy ten prosty przelicznik. Ten sprzęt nie kupujemy go dla kaprysu, kupujemy go, żeby się po prostu amortyzował, zarabiał na siebie, prawda? I wtedy każda złotówka, którą wydajemy, no da się ją przełożyć na korzyści jakieś i na to, czy taki zakup ma sens. No, kiedy te procesory kosztowały tam w granicach 10 tysięcy złotych, no to faktycznie to było wszystko takie, można było poddać do dyskusji. Natomiast jeśli już ten próg wejścia obniżył się znacząco wraz z pierwszą generacją Threadripperów, no to wydaje mi się, że w zasadzie większość tych, powiedzmy, użytkowników półprofesjonalnych, jeśli chodzi o branżę wideo, raczej nie miało już takich wielkich wątpliwości co do tego. Ciekawe to, co mówisz, bo to znaczy, że jeżeli cena, jaką płacisz za taki wydajny komputer, jest już tego samego kalibru, to cena, jaką płacisz za oprogramowanie lub za abonament na różne profesjonalne pakiety oprogramowania, to być może użytkownicy tego oprogramowania wreszcie zaczną nalegać i wymagać od dostawców oprogramowania, żeby wzięli się do roboty. Tak, od Adobe można bardzo wiele wymagać tak, w tej materii. Tak, cytowany pakiet Adobe jest doskonałym przykładem na to, że jeśli się chce, to można zrobić doskonałe oprogramowanie, które nie jest wiecznie kilka lat do tyłu za postępem w sprzęcie, ale z drugiej strony w całej tej kolekcji pakietu Adobe jest cała masa programów albo podprogramów, które zatrzymały się w rozwoju jakieś 15 lat tak. temu. No to zawsze było tak, że sprzęt nadawał pewien rytm. Nie zawsze. Jeśli chodzi o procesory, to... Nie zawsze. To może w takim razie inaczej do tego podejdę. Chodzi mi o to, że są pewne obszary w rozwoju oprogramowania, które wymagały jakby od sprzętu, żeby to sprzęt jakby go je mobilizował. Przykład tutaj właśnie z Adobe i z obróbką wideo jest dobrym przykładem, ponieważ jeszcze parę lat temu on się też jeszcze jakby gorzej skalował z tą liczbą rdzeni niż jest to teraz, a teraz też jest to jakby niewystarczające. Oni się nie musieli wówczas spieszyć, ponieważ, tak jak powiedział Mateusz, dostępność tych rdzeni no, była dla większości ludzi nadal dosyć ograniczona. Teraz dopiero się pojawia taka sytuacja, że tak mocno wielordzeniowe procesory stają się czymś, no nie chcę powiedzieć mainstreamowym, ale no czymś znacznie bardziej przystępnym właśnie w tych takich obszarach typu freelancerstwo, tak jak ty to robisz, czy działania takie małych firm, w których bardziej się opłaca zainwestować we własną infrastrukturę sprzętową typu Threadripper, niż analizować koszty przez wynajem na przykład jakichś farm serwerowych. Dokładnie, ta skala ma bardzo duże znaczenie w przypadku, powiedzmy, takiego czysto biznesowego podejścia do tego typu inwestycji, już tak to nazwijmy. Natomiast no, nie zapomnijmy, że poruszamy też bardzo mały wycinek jakby tego tortu zastosowań. Wojtek mówi o rzeczach, nie ukrywajmy, chyba dosyć niszowych. Ja o troszeczkę bardziej, powiedzmy, o trochę szerszych zastosowaniach w kontekście właśnie obróbki wideo, bo Adobe to jednak jest ciągle najpopularniejszy pakiet do jakichś kreatywnych zastosowań i pokrywa przy okazji większość dziedzin z tego kreatywnego świadka. Natomiast jest równie wiele programów, które zapewne doskonale radzą sobie z utylizacją tak mocnego procesora z Adobe i problem jest taki, że oni po prostu wiecznie są trochę spóźnieni, to znaczy ta wielowątkowość, tak jak mówisz, Filip, pojawiła się kilka lat temu, natomiast no, ona już wtedy była mocno oczekiwana. Teraz, kiedy nagle z generacji na generację przeskakujemy do praktycznie zwiększenia o 100% liczby tych rdzeni i wątków, okazuje się, że oprogramowanie nie jest jeszcze na to gotowe, a będzie gotowe być może, nie wiem, wraz z przyszłorocznym update'em, bo Adobe mniej więcej co roku te swoje oprogramowanie, przynajmniej do obróbki wideo, wydaje raz na rok taką dużą aktualizację. Ono później z reguły przez kilka miesięcy jest w fazie takiej otwartej bety, to znaczy niby już jest wypuszczona nowa wersja, ale ona ciągle nie działa tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. To jest problem z Adobe. Natomiast wydaje mi się, że jest bardzo dużo firm, które również działają w tej branży kreatywnej, w szczególności jeśli chodzi o zastosowania 3D, renderów w czasie rzeczywistym i tak dalej, które znacznie lepiej sobie radzą z tym. Poza tym to jest jeszcze taka rzecz, która wydaje mi się, że też uzasadnia istnienie takich procesorów jak seria WX. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o znalezienie oprogramowania, które zutylizuje 32 rdzenie i 64 wątki, ale też o wyobrażenie sobie zastosowań, w których te 32 rdzenie działa w oparciu o
kilka programów, które działają równolegle, ponieważ tak jak można zauważyć, wielu konsumentów, zwykłych konsumentów jest w stanie zagospodarować moc 8 rdzeni, co wydawało nam się jeszcze powiedzmy 2 lata temu czymś, no mogłoby się wydawać czymś dziwnym, tak dzisiaj to jest rzecz zupełnie naturalna, normalna w dobie streamingów, YouTube'a i powszechności właśnie obróbki wideo. Tak w przypadku profesjonalnych zastosowań jest to jeszcze bardziej podniesione do potęgi, że w momencie, gdy coś się liczy, ten komputer nadal jest używalny dzięki tym tej pozostającym w odwodzie rdzeniom, które można nadal obciążać. Dokładnie, przede wszystkim chyba najcenniejszym tym zasobem, który każdy ma w swojej pracy w tej branży kreatywnej jest czas, który no właśnie w zasadzie wszystko się do tego sprowadza. No, Wojtek też się cieszy, jeśli może coś szybciej policzyć w swoich projektach. Jeśli ja mogę jednocześnie renderować powiedzmy film w media encoderze wspólnym dla After Effects i premierki, ale jednocześnie nie przerywam pracy nad jakimś projektem w After Effects, a w tle jest jeszcze otwarta ta premierka, bo stamtąd wyeksportowałem projekty do media encodera, no to w zasadzie ma to faktycznie uzasadnienie, że wtedy możemy to wykorzystywać. No przy czym mama w domu maszynę, która ma 8 rdzeni, 16 wątków i tam akurat media encoder doskonale sobie radzi z taką ilością rdzeni i wątków. To jest coś, co Mateusz poruszał w swoim artykule, to znaczy ta 32-rdzeniowa maszyna nie jest procesorem dla każdego, co zostało w tym artykule napisane. I nawiązując do tego, co powiedział Filip, już zrobiłem eksperymenty polegające na tym, że po prostu połączyłem sobie 2 projekty. Jeden właśnie ten, który obciąża pamięć w bardzo dużym stopniu, a na pozostałych 16 rdzeniach w innym węźle NUMA odpaliłem projekt, który właściwie mieści się w cache'u, w związku z czym nie potrzebuje tej wydajności RAMu. Praktycznie wcale, poza momentem, kiedy jest załadowany, ale po załadowaniu będzie robił obliczenia przez 8-10 godzin i przez ten czas właściwie nie działa na pamięci RAM. I wówczas ta wydajność jest ogromna, natomiast żeby to zrobić, trzeba być rzeczywiście użytkownikiem, który wie, co robi, wie, po co kupił ten procesor i jest w stanie skonfigurować swój sprzęt w taki sposób, żeby wykorzystać te możliwości. Są też zastosowania, w których stawia się na przykład maszyny wirtualne i wówczas zarówno jest nam potrzebny ten RAM, jak i ta wydajność obliczeniowa. Jeśli się skonfiguruje w odpowiedni sposób, to te 32 rdzenia można wykorzystać. Natomiast chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, abstrahując od samej wydajności rdzeni. To znaczy, jeszcze pół roku temu jeden z moich pracodawców korzystał z serwerowego procesora Intela. Nawet nie dlatego, że ten procesor był bardzo wydajny, tylko dlatego, że ten procesor udostępniał 44 linie PCI Express. Dlatego, że w tamtych zastosowaniach, nie mogę konkretnie powiedzieć, o co chodziło, niemniej w tamtych zastosowaniach liczyła się wydajność kart graficznych, jeszcze te karty graficzne ze sobą współpracowały, w związku z czym nie można było postawić 4 osobnych maszyn, każda z własną kartą graficzną, to musiało działać w ramach jednego systemu. W tej chwili w komputerze opartym o procesory Threadripper można takich kart graficznych dać spokojnie i 8 i to rzeczywiście robi ogromną różnicę. I w tej chwili taką maszynę budowaliśmy i ona rzeczywiście bardzo podniosła możliwą wydajność do osiągnięcia. Co istotne, ten Threadripper, który to obsługuje, jest znacznie tańszym procesorem niż ten, który był używany do tej pory. Ciekawe, że wspomniałeś o tym dostosowaniu sobie oprogramowania, to znaczy wybrałeś 2 różne projekty obliczeniowe o różnej charakterystyce wydajności i to ci pozwoliło wydobyć jakby więcej wydajności z twojej maszyny. Wydaje mi się, że to jest taki przykład trendu z ostatnich lat, który spowoduje już niedługo, że przestanie być prawdziwe to stwierdzenie, które przez większą część mojej kariery było prawdziwe i mogłem je dopisać w ciemno w każdej, prawie każdej recenzji nowych procesorów, jakiegoś najwyższego modelu z nowej architektury, czyli że świat oprogramowania nie jest na to gotowy, na te innowacje w sprzęcie. Wydaje mi się, że to się zaczyna powoli odwracać, między innymi dlatego, że komputery już się nie rozwijają tylko w jednym kierunku. Nie ma już tak jak kiedyś łatwiej do uzyskania korzyści przez to, że są jeszcze jakieś dodatkowe funkcje architekturalne, coś nowego, co można dorobić w mikroarchitekturze rdzenia procesora, żeby on był szybszy. Powoli kończą się korzyści związane z łatwym przejściem na jakiś kolejny rodzaj litografii. Powoli kończą się korzyści związane z tym, że można po prostu bardzo łatwo dodać więcej rdzeni. Praktycznie wszystkie, jak to mówią Amerykanie, nisko wiszące owoce już się skończyły. Teraz trzeba szukać lepszych sposobów na rozwój sprzętu. Na przykład sięgnęliśmy parę lat temu po karty graficzne do celów różnych obliczeń masowych, wielkoskalowych, ale jak się okazuje, nawet to już nie jest najlepszy pomysł, dlatego że obliczenia z dziedziny uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji już rezygnują z kart graficznych i zaczynają się przesiadać na wyspecjalizowane akceleratory. Nawet karty graficzne zaczynają powoli dryfować w tym kierunku, czego dowodzą ostatnie zapowiedzi na przykład NVIDIA, ale spodziewamy się, że również nadchodząca architektura kart graficznych AMD też będzie dostosowana do innego rodzaju obliczeń, czyli nie po prostu obliczenia
zmiennoprzecinkowe na liczbach o dużej precyzji, ale również na liczbach stałoprzecinkowych dość krótkich. To są przykłady na to, że coraz bardziej świat oprogramowania i ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się przetwarzaniem danych, wielkich ilości danych, coraz bardziej się pogadzają z tą myślą, że świat sprzętu nie zapewni im odpowiedzi na wszystko i nie dostarczy im tej wydajności o tak po prostu za fliko. Trzeba nad tym troszeczkę popracować, dostosowując swoje oprogramowanie albo swoje zadania obliczeniowe. Ale zwróćmy też uwagę na to, że nisko wiszące owoce wśród, jeśli można tak powiedzieć, rdzeni procesorze, to jest kwestia ostatnich roku, dwóch, bo wcześniej też wydawało się, że trudno jest dodawać kolejne rdzenie do procesora, ponieważ to winduje pobór energii, a poza tym to jest specyfika serwerowych procesorów. Tymczasem okazało się, że tak naprawdę w ciągu dwóch lat przeskoczyliśmy ponad czterokrotnie, bo zanim pojawił się pierwszy Threadripper w tym segmencie HEDT, maksymalna liczba rdzeni to było 6. To było półtora roku temu jeszcze. Potem się pojawił Threadripper z 16, a teraz się pojawił Threadripper z 32. Oczywiście Intel tam nadal też wprowadzał, nadążał za tym w jakiś sposób, natomiast to się wydarzyło dopiero ostatnio. Więc wydaje mi się, że kwestia oprogramowania to jest właśnie coś, co będzie w tym momencie dociągało do tego poziomu. Owszem, ważne jest to, że tak naprawdę nie jesteśmy skazani na oprogramowanie, które musi absolutnie zutylizować te wszystkie rdzenie, bo tak jak robi Wojtek, jest w stanie odpalić kilkanaście, kilkadziesiąt instancji programu jednowątkowego równolegle. Wszystko zależy oczywiście od specyfiki pracy, natomiast chodzi mi o to, że tego oprogramowania jest już teraz tak wiele, jest tak wiele różnych zastosowań sprzętowych, że w zasadzie oprogramowanie już wcale nawet nie musi tak bardzo nadążać za tym, ponieważ to użytkownicy często znajdują specyficzne scenariusze, które potrafią skorzystać z takiej mocy. Oczywiście wspominając o tym, że te nisko wiszące owoce się skończyły, wcale nie mam na myśli, że w nowych procesorach już nie będzie żadnych usprawnień architekturalnych, że nowe procesory już nie będą miały więcej rdzeni niż mają dzisiaj i tak dalej. Mam na myśli raczej to, że sprzęt rozwija się w różnych kierunkach. Procesory wielordzeniowe będą się stawały coraz bardziej wielordzeniowe. Procesory szybkie i mało wątkowe będą się stawały coraz szybsze i coraz lepiej dostosowane do swoich zadań. Zresztą dowodem tego jest na przykład IBM, który może mało kto wie, ale cały czas produkuje procesory, które są szalenie szybkie i bardzo wysoko taktowane, mają fabryczne taktowania powyżej 5 GHz. Zmierzam do tego, że sprzęt po prostu zaczyna się bardziej specjalizować. Wystarczy spojrzeć na ofertę AMD albo Intela, na przykład w procesorach serwerowych, żeby zobaczyć, że wyższy model nie zawsze ma wyższe taktowanie. Ani nie zawsze ma więcej rdzeni. Są jakby w całej serii procesorów EPYC albo procesorów Xeon, Xeon, można wskazać takie podserie, że tak powiem, w których kolejne modele mają być może tyle samo rdzeni, ale coraz wyższe taktowanie i oprócz tego równoległą serię modeli, które mają podobne taktowanie, ale coraz więcej i więcej rdzeni i są coraz droższe. Tak samo jak w kartach graficznych, które powoli zaczynają rozchodzić się na dwie drogi. Jedne karty graficzne właśnie do obliczeń zmiennoprzecinkowych i do grania, drugie karty graficzne czy akceleratory obliczeniowe do obliczeń związanych z AI albo ze śledzeniem promieni. I taki rozdział, czy rozchodzenie się tego rozwoju w różnych kierunkach można zaobserwować we wszystkim, nie tylko w procesorach. To samo można powiedzieć o komputerach. Mamy teraz różne komputery, jedne są w dużych obudowach, głośno szumią, mają bardzo dużą wydajność właśnie w wielkich obliczeniach. Inne są super kompaktowe i pozwalają zagrać w jakieś proste gry i wykonywać takie codzienne zadania. Nawet w kategorii laptopów mamy już kilka podziałów na różne serie. Są laptopy, które są super cienkie i odwraca im się ekran. Są drugie, które są super cienkie i lekkie i nie odwraca im się ekran. Są jeszcze inne, które są raczej przewoźne niż przenośne, bo trzeba mieć chyba wózek, żeby je ze sobą ciągnąć. Każda z tych kategorii podąża dalej w swoim kierunku. Po prostu wybór jest coraz większy i rozdźwięk między skrajnościami w rozwoju pecetów też jest coraz większy. To wynika tak naprawdę z fizyki. 20 lat temu, jeśli chciało się mieć szybszy procesor, to kupowało się po prostu procesor, który miał w oznaczeniu wyższe taktowanie. Dla dużego uproszczenia. To znaczy ludzie bardzo mitologizują lata 90., no bo wtedy postęp był szybszy. Natomiast ten postęp szybszy nie wynikał z tego, że rosło źle rozumiane przez większość użytkowników IPC na przykład. To znaczy porównując zegar w zegar Pentium 2 i Pentium 3, te procesory w 99% dostępnego w tamtym czasie oprogramowania miały identyczną wydajność, o czym ludzie nie pamiętają. Ludziom się oczywiście kojarzy, że Pentium 3 był wydajniejszy, ale on był wydajniejszy dlatego, że jego taktowanie najniższe zaczynało się tam, gdzie Pentium 2 się kończyło. Kolejne modele były oczywiście szybsze. Natomiast ta pogoń
za megahercami i skończyła się bardzo brutalnie zapowiedziami Intela, że będziemy mieli Pentium 4 o taktowaniu 10 GHz. Jak się to skończyło, to wszyscy wiemy. W związku z czym w momencie dotarcia może do... Może nie wszyscy jednak. Myślę, że wszyscy jednak, a ci, którzy nie, niech poczytają. Natomiast w pewnym momencie dotarliśmy do fizycznej granicy krzemu i naprawdę przebicie tych 5 GHz powoduje takie zjawiska na poziomie atomowym, że to jest w domowych komputerach praktycznie trudne do zrobienia, czy wręcz nieosiągalne. Muszę powstrzymać to gadanie o fizycznych granicach, dlatego że takie gadanie pojawia się non-stop przez ostatnie 40, a może nawet 50 lat. Za każdym razem, co roku można usłyszeć proroctwa, że już za rok, już za 2 lata dojdziemy do ostatecznej fizycznej granicy. Oczywiście to prawda, że jak powiedziałem, skończyły się po prostu te nisko wiszące owoce. Ostatecznych granic na pewno jeszcze nie osiągnęliśmy, jest do nich daleko. Nie twierdzę, że osiągnęliśmy. Zbliżanie się do nich jest coraz trudniejsze i trudniejsze i to wykładniczo trudniejsze z roku tak, na rok. Tak, no więc póki co staramy się, to znaczy producenci starają się zrobić to, co mogą. Skoro nie są w stanie w tej chwili przeskoczyć, powiedzmy, tej granicy 5 GHz bez lawinowego wzrostu poboru energii, to zaczęli specjalizować swoje produkty pod różne zastosowania, na przykład zwiększając ilość rdzeni, jednocześnie zmniejszając taktowanie, co dla jednego użytkownika, na przykład dla mnie, jest bardzo dobrą drogą, bo dla mnie liczy się wydajność na wat i wolę mieć 32 rdzenie o taktowaniu 3 GHz niż, nie wiem, 8 rdzeni o taktowaniu 5 GHz. Z kolei na przykład dla graczy ważniejszy będzie procesor, który będzie miał tych rdzeni mniej, ale szybszych. W związku z czym stąd podejrzewam jest ten podział rynku na segmenty. To ja zadam prowokacyjne pytanie. Co w takim razie ma zrobić entuzjasta komputerów, który nie kupuje komputera z pewną celowością? Czyli to nie jest tak, że on jeszcze nie zastanowił się ani nie wybrał, jaki chce mieć PC, ale już wie, co będzie na nim robił. Tak jak Wojtek, który już wie, że gdyby miał więcej Threadripperów, to policzyłby na nich więcej białek albo wykonał więcej innych wielkich obliczeń. Co ma zrobić człowiek, który po prostu interesuje się sprzętem, chce mieć szybki komputer, przyzwyczaił się przez lata, przez które, tak jak mówiłeś, rosło taktowanie i wiedzieliśmy, że droższy procesor jest zawsze we wszystkim wydajniejszy, więc jeśli ktoś chce po prostu mieć lepszy sprzęt i jeszcze nie do końca wie, co będzie na nim robił, po prostu chce być gotowy na różne rzeczy, które się pojawią, kupuje to być może bardziej z ciekawości i dlatego, że fascynuje go nowa technologia, a nie dlatego, że chce tutaj urwać 30 sekund z czasu renderowania, a tam zamiast 60 klatek mieć 70. Jak ma się zachować taki entuzjasta w sytuacji, w której my, kiedy testujemy procesor, nie możemy mu powiedzieć jednoznacznie, który procesor jest lepszy, dlatego że one są po prostu inne, są tak różne, że nie da się porównać, znowu skalkuję z angielskiego, jabłek do jabłek. Porównujemy różne rzeczy pod różnymi kwestiami i można się w tym czuć trochę zagubionym. Wydaje mi się, że przede wszystkim entuzjasta, ja tak to rozumiem, że entuzjasta to jest ktoś, kto lubi próbować nowych rzeczy, sprawdzać je, czy są fajne, czy nie fajne w jego typowym scenariuszu użytkowania. Nie trzeba już kupować topowego sprzętu, żeby próbować nowych rzeczy. Oczywiście to też zależy może od producenta, ale bardzo wiele funkcji, która wcześniej była za barierą jakichś kosztów, jest dzisiaj dostępna, typu u AMD jest to na przykład to Store MI, które nie jest może jakąś rewolucyjną funkcją, ale jest czymś dla użytkownika z punktu widzenia używania komputera, może być czymś ciekawym po prostu, że w tym momencie przestaje myśleć na zasadzie, gdzie jakie dane trzymać, gdzie jakie aplikacje zainstalować, ponieważ przyzwyczaił się już do tego jako entuzjasta, że ma nośnik SSD i dysk twardy, w związku z tym dzieli pewne rzeczy sam z siebie, tylko w tym momencie może przestać to robić, bo ma jakby jednolitą przestrzeń. To nie jest tak, że to jest rozwiązanie, które, tak jak wspomniałem, rewolucjonizuje tutaj jakiś sposób wykorzystania komputera, natomiast jest to po prostu rzecz, która może być fajna dla entuzjasty. Tak samo jeśli chodzi o procesory, czy nawet karty graficzne, ponieważ mówimy o różnych rodzajach sprzętu z perspektywy kompletnego urządzenia, że jest ich tak wiele. Natomiast chciałem podkreślić to, co chyba może Mateusz jeszcze niezbyt mocno podkreślił, że właśnie procesory się bardzo między sobą różnią już na tym poziomie stricte obliczeniowym architektury i to w czym się lepiej sprawdzają, w czym gorzej, że jest cała masa ludzi, która ma bardzo specyficzny rodzaj zastosowania, coś czego powiedzmy dekady temu nawet byśmy sobie nie wyobrażali. Wszyscy wtedy powiedzmy na potęgę kupowali laptopy, wtedy był ten pierwszy jakiś chyba odwrót od desktopów. W związku z tym generalnie jednak wówczas myślało się o komputerze jako pewnym terminalu do kontaktu ze światem, gadu-gadu i innych ówczesnych form komunikacji, czy też surfowania po internecie. Używam tej nomenklatury z tamtych lat. Natomiast generalnie większość osób używająca komputerów wówczas robiła na tych komputerach to samo. Chociaż może dzisiaj nadal to jest ta większość, można powiedzieć, że też robi to samo, ale jest jakby, rozrosła się ta grupa ludzi, która robi coś nietypowego. Tak jak rok temu pojawiła się taka karta
karta graficzna Radeon Vega Frontier Edition, która była właśnie przewidziana dla ludzi i eksploratorów nowych zastosowań właśnie. Z perspektywy gracza mało sensowny produkt, ale dopiero teraz widzimy, jak coraz więcej osób właśnie na przykład bawi się Threadripperami, czy właśnie używa kart graficznych do różnych nietypowych zastosowań, jak takie rozwiązania dla ludzi, którzy są stricte entuzjastami i którzy lubią analizować swoje nietypowe scenariusze, jaka jest to jednak duża grupa ludzi, że to jest rzeczywiście, że takie produkty się sprawdzają. Mi się wydaje, że po prostu, wydaje mi się, że jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto doskonale wie, do czego będzie wykorzystywał taki komputer, czy to w celach zawodowych, czy to ma zamiar na nim grać na poważnie, jest chyba taka świadomość tego, jakich testów szukać, czego się spodziewać po danym sprzęcie i tak dalej, no ale jest też z drugiej strony bardzo duża grupa właśnie odbiorców, takich jak mówił Filip, że ta konsumpcja jest bardzo podobna, bo ludzie przychodzą do sklepu, chcą kupić komputer i nie mają oczekiwań takich, wiesz, wysublimowanych, że no chciałbym, żeby te gry mi dobrze chodziły i no, żeby dobrze szybko liczył na przykład albo renderował filmy. Oni chcą po prostu, żeby ten komputer dobrze działał i raczej wybierają wzrokiem częściej. Zauważ, jak są budowane choćby reklamy sklepów w telewizji, to oni mówią, że procesor jest i7 i już się nie zagłębiałem w szczegóły, tam nawet nie jest napisane na tej planszy, po prostu jest procesor i7, no i7 to więcej niż... Karta graficzna 4 GB, ale już bez zagłębiania się w jakiekolwiek szczegóły. Jest chyba bardzo duża grupa tego typu odbiorców, którzy po prostu oczekują od sprzętu, że on będzie działał sprawnie i nie zauważą naprawdę znaczącej różnicy, jeśli będzie im się ten Windows ładował te 10 sekund więcej. A ci entuzjaści, o których mówisz, którzy być może zwrócą na to uwagę, no to scenariusz, którym ktoś nie wie, dlaczego kupuje komputer, albo co będzie chciał z nim zrobić, no to wydaje mi się dosyć nierealny. Jeszcze czas temu wybór był prosty, bo tak naprawdę jak ktoś chciał mieć na przykład komputer do grania, a jednocześnie bawił się w jakąś tam obróbkę wideo, no to kupował tylko i wyłącznie i7-7700 albo później 8700, wcześniej 6700, bo to był procesor, który najbardziej kompromisowo łączył zastosowania takie jak granie, właśnie montaż wideo, obróbka wideo ogólnie, przy jakiejś tam powiedzmy rozsądnej tej polityce cenowej. A teraz już jest ta gradacja procesorów, modeli i tak dalej, i tak jest to wszystko rozproszone, że faktycznie można się już pokusić o wybranie czegoś bardziej konkretnego. Zakładamy w takim, powiedzmy, pozytywnym scenariuszu, że osoba, która no, kupuje tak, tego typu sprzęt świadomie, już no, wie, czego się spodziewać i czego oczekiwać. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ponieważ moje zastosowania, jak niestety wspomniałeś, są dosyć niszowe, to znalezienie testów nowej architektury AMD było właściwie niemożliwe, to znaczy przeczytanie bardzo dlatego wielu... przyszedłeś do nas. Nie dlatego. Żartowałem. Niemniej, no co chciałem powiedzieć, to znaczy traktując mnie jako entuzjastę, chociaż burzyłbym się przed taką plakietką, nie mogąc znaleźć odpowiednich testów, a będąc pozytywnie zaskoczony bardzo recenzjami, które czytałem, po prostu kupiłem sobie Ryzena 1700, przeprowadziłem wszystkie testy w tych zastosowaniach, które rzeczywiście uważam, stwierdziłem, że jest to dla mnie bardzo dobre rozwiązanie, sprzedałem Ryzena 1700 i kupiłem Threadrippery, więc myślę, że to jest raczej ścieżka postępowania osób, które mają tego typu zapotrzebowanie i które na tego typu procesorach są w stanie zarabiać. Tu nikt nie będzie stał w sklepie i zastanawiał się, oglądając reklamy, który procesor będzie dla niego lepszy. Po prostu najpierw się człowiek edukuje, potem sprawdza to, co potrzebuje sprawdzić, potem podejmuje świadome decyzje. Myślę, że niewiele jest ludzi, którzy są w stanie wydać tak duże pieniądze, gdyż mają kaprys posiadania procesora, który ma 32 rdzenie i potem będą na nim odpalać dwuwątkową grę i płakać, że mam nie jest nadzieję zbyt szybko. I chciałbym, żeby dokładnie tak było, żebyście mieli rację. Ja wręcz powiem, że takie testowanie różnego rodzaju konfiguracji jest chyba wpisane w ogóle w taką kulturę pracy właśnie takich, powiedzmy, domorosłych półprofesjonalistów. To znaczy testy, wiadomo, zawsze są potrzebne i po coś to wszystko istnieje. Ktoś na pewno na tym opiera decyzje zakupowe. Natomiast nie ma nic złego w tym, żeby czasami po prostu na własnej skórze przekonać się, czy coś będzie dla nas lepsze bądź gorsze. Mało tego, w przypadku chociażby właśnie Threadripperów rozmawiamy tutaj o procesorach, które zostały wycenione na tyle rozsądnie, że nawet zakup takiego procesora, przetestowanie go i jeżeli nie będzie nam odpowiadał, ewentualna odsprzedaż, powiedzmy po pół roku czy roku, nie zaboli nas tak bardzo, bo tak naprawdę prawdziwym kosztem jest ta różnica pomiędzy ceną, którą za niego zapłaciliśmy, a którą za niego uzyskamy, na przykład odsprzedając go na rynku wtórnym. Te procesory kosztują tyle, że sprawny profesjonalista, który wie, że zutylizuje jakby tę moc tak, obliczeniową, wie, co je kupił po prostu. Doskonale zdaje sobie sprawę, że te pieniądze, które zapłacił, wrócą do niego zwielokrotnione, jeśli tylko będzie potrafił dobrze wykorzystać ten sprzęt. No i oczywiście tutaj są jeszcze jakieś inne uwarunkowania typu, czy mamy faktycznie do czynienia z jakimś dobrym fachowcem, który będzie
będzie miał odpowiednią ilość zleceń, zamówień, klientów i tak dalej, no to wszystko są takie zmienne już powiedzmy środowiskowe, tego się nie da jakby sprowadzić do klasy komputera. No, dobry komputer nie oznacza, że ktoś potrafi robić dobrze swoją pracę, wykonywać, tak? Cały czas poruszamy się w takich kosztach, które no niektórym subskrypcja Adobe tam 250 zł co miesiąc to się wydaje dużo za oprogramowanie, ale tak naprawdę mając na uwadze, że możemy co miesiąc wydawać 250 zł i dzięki tym wydanym 250 zł zarobić 2500 zł albo 5000 zł, no to w ten koszt już się wtedy nie wydaje taki wielki. Tak, i tu należy dodać jeszcze jedną rzecz, która mi przyszła w tym momencie na myśl, to znaczy wprowadzenie tak wydajnych procesorów zmieniło jeszcze jedno, to znaczy wielu klientom, przynajmniej tym, z którymi ja współpracuję albo współpracowałem, bardzo często zależało na tym, żeby to, co oni potrzebują mieć zrobione, było zrobione natychmiast, a najlepiej tydzień temu. W związku z czym zainwestowanie w bardzo drogą, bardzo szybką maszynę umożliwia po prostu wypełnienie niektórych oczekiwań. I mogłoby się zdarzyć, że jak powiem klientowi, będzie gotowe na za 2 tygodnie, to mój klient pójdzie do kogoś innego, bo ktoś mu powie, będzie gotowe za tydzień. W związku z czym go oszuka. Dokładnie. Tego typu sytuacje się zdarzają, no bo w sytuacji, w której klient po tygodniu przychodzi i słyszy, no dobra, już prawie skończyliśmy, będzie za 3 dni, no to już nie zrezygnuje z tej usługi, będzie oczywiście niezadowolony, ale łatwiej mu zaczekać te kolejne 3 dni, niż pójść do kogoś nowego, kto mu znowu pójdzie, będzie za tydzień albo za 2. W związku z czym zainwestowanie nawet dużych pieniędzy w bardzo wydajny procesor może się zwrócić właśnie choćby dlatego, że będziemy mieli więcej zleceń, których normalnie nie bylibyśmy w stanie wziąć. I już nie znęcając się nad Adobe, ich abonamentem i jakością oprogramowania, co przypominam, robiliśmy już w poprzednim Uwielbiam. Podcaście. Tak. To moje hobby. Zauważyłem, ale już nie znęcając się nad tym, poruszałeś koszt tego abonamentu wynoszący 250 zł miesięcznie, co na pewno na wielu użytkownikach czy czytelnikach naszych robi wrażenie. No to ja chciałbym dodać, że mnie zdarzało się mieć rachunki po 800-900 zł miesięcznie za prąd i mój licznik w domu szumiał i się grzał. I w skali tego, co robiłem, to nie były jakieś specjalnie duże koszty, więc jeśli weźmiemy to pod uwagę, to cena procesora na poziomie 4000 zł na przykład, to jest tak naprawdę pół roku używania tego procesora i zużywania prądu przez ten procesor jakieś inne maszyny, więc trzeba pamiętać o tym, że z punktu widzenia gracza te procesory są oczywiście wycenione strasznie, natomiast ludzie, którzy potrafią je wykorzystać, uważają ich cenę za coś zupełnie normalnego i koszty ich użytkowania tak. również. Ja mam wrażenie, że na początku uprościłem to wszystko, klasyfikację entuzjastów i Januszy komputerów, którzy przychodzą do sklepu i dostają i7 i kartę grafiki 4 GB, a teraz znowu wracamy i rozdrabniamy jeszcze tę gradację. Są entuzjaści gracze, entuzjaści profesjonaliści, entuzjaści, którzy po prostu chcą sobie tam popodkręcać procesory. Tam jest cała masa białkowe, jak Wojtek. Cała masa nisz po prostu. Tak. Tych nisz jest tak dużo, że to jest cała olbrzymia grupa ludzi mimo wszystko. Bardzo dużo ludzi pyta, bardzo wielu innych ludzi, jaki komputer będzie dobry do montażu. I nawet w tym nieszczęsnym Adobe, no to jest już tak rozdrobnione, że tego się nie da po prostu określić jednoznacznie, bo choćby After Effects doskonale utylizuje jednowątkowe zastosowania, gdzie potrzebne jest to wysokie taktowanie, ale już na przykład sam render wideo, to są zastosowania, których potrzeba jest jak najwięcej rdzeni, jak najwięcej wątków. No do 16 powiedzmy rdzeni i 32 wątków, to wszystko działa jak w zegarku. Ale właśnie o to i chodzi, jak że odpowiedzieć takiej osobie, jaki procesor ma kupić? Wydaje mi się, że właśnie życie to jest sztuka wyboru po prostu, najprościej rzecz biorąc. Dla mnie to była najfajniejsza, znaczy dla mnie nadal jest, bo pewnie do każdego z was przychodzą znajomi pytając o to, jaki komputer mają kupić. Najfajniejsze w tym całym byciu entuzjastą jest to, żeby tym ludziom dobrze doradzić, bo oni oczywiście w większości przypadków powiedzą, no potrzebuję nowego komputera. Okej, no to wtedy się zaczyna dopytywanie i to jest najfajniejsza rzecz w tym całym procesie, bo pyta się o pieniądze oczywiście, o tym, do czego go używa, no normalnie gram tam coś tam, ale no dobrze, ale w co grasz? No i się zaczyna wymienianie gier, na których mu zależy, zaczyna się wymienianie programów, których korzysta, a co ma być w tym budżecie i nagle się okazuje, że mamy w tym takim niby typowym scenariuszu znowu jakąś małą niszę i znalezienie odpowiedniego sprzętu do tej właśnie małej niszy jest czymś no, dla mnie fascynującym, bo za każdym razem jednak jest to coś zupełnie innego. I nawet wśród tych typowych użytkowników, którzy są wabieni tym napisem i7 4 giga grafika, jest cała masa ludzi, która wbrew pozorom właśnie używa go w swój specyficzny sposób. Nawet jeśli to jest coś prostego, mało skomplikowanego, mało wymagającego, to taka osoba zawsze jest w stanie powiedzieć rzecz, że jednak używa go w sposób nietypowy trochę w jakimś sensie. Nawet jeśli to jest 90% typowy, to te 10% jest czymś
innym. Nie wiem jak wy, ale ja mam zawsze największy problem z osobami, które mnie pytają, jaki komputer kupić i później pada kwota. I to jest raczej z tego dolnego pułapu. Mhm. I o ile można komuś łatwo polecić tam już powiedzmy w budżecie 3-4 tysiące złotych jakąś tam sensowną konfigurację, która nam się wydaje, że no faktycznie podoba wszystkiemu, no to jak ktoś przychodzi i mówi, no mam 1500 złotych. Ach, to jest najlepsza rzecz na nas na świecie. Uwielbiam to. Tak, i wtedy nie wiesz co poradzić, no bo w sumie wszystko wydaje ci się takie do bani. Ale dla mnie to jest właśnie, nie wiem, ja właśnie mówię, to może zabrzmiało ironicznie, ale ja naprawdę lubię takie wyzwania, że ktoś tak, przychodzi mówiąc 2000 złotych. Pozorom da się coś sensownego tam z tego uklepać, z takiego budżetu, natomiast no to nie będzie komputer do wszystkiego, tak? Największą satysfakcję przynoszą mi takie sytuacje, kiedy uda się komuś polecić coś, na przykład jakieś rozwiązanie programowe, albo na przykład taką elementarną rzecz jak zamienienie, czy dołożenie do swoich dysków mechanicznych jednego SSD-ka, czyli coś, co jest bardzo tanie, nie jest to jakiś najnowszy wynalazek, ani nie wymaga specjalnej wiedzy ze strony użytkownika, a jednak to jest jedna mała rzecz, o której on nie wiedział, a radykalnie zmienia jego pojęcie o komputerach i jego komfort użytkowania. Tak. Te nisze istniały zawsze. Nie było ich tak dużo jak teraz, ale istniały zawsze i w czasach, kiedy były wspomniane już przeze mnie wcześniej procesory Pentium 2, istniały też procesory AMD K6. Myślnik 2. I dlaczego mówię o niszach? Dlatego, że jeśli ktoś chciał kupić oczywiście wtedy najwydajniejszy i najlepszy i najbardziej uniwersalny komputer, to musiał wydać potworne pieniądze i kupić to Pentium 2, które było dziesięciokrotnie albo więcej droższe niż te K6. Natomiast w tamtych czasach zdecydowana większość oprogramowania oprócz gier była oprogramowaniem, które działało wyłącznie na liczbach całkowitych. Tego typu zastosowaniach, na przykład pakietach biurowych czy innych tego typu rzeczach, właściwie te procesory były równie wydajne. I użytkownik, który był użytkownikiem względnie świadomym, przeczytał jakąś recenzję, do swoich zastosowań bardzo często mógł wybrać ten znacznie tańszy procesor i wcale nie mieć gorszej wydajności. Więc tego typu nisze istniały też wcześniej i zawsze warto się jednak interesować, co kupujemy, a nie zwracać uwagę na wielką reklamę, 4 GB i brać, bo nam to sprzedawca w sklepie polecił. Jeśli ktoś chce kupić komputer, naprawdę warto skorzystać z rady znajomego, choćby dlatego właśnie, że może się okazać, że twoja zwykła prośba urośnie do czegoś, co pozwoli stworzyć no, naprawdę ciekawy sprzęt po prostu. Tak, a jeśli nie ma się takich znajomych, których warto o to spytać, zawsze można spytać na forum PCLaba i tam użytkownicy na pewno udzielą sensownej odpowiedzi. Pozwolę sobie wrócić do stwierdzenia Filipa, który powiedział, że jest wiele funkcji, które kiedyś były za barierą bardzo dużego wydatku, a teraz powoli jedna po drugiej przeciekają. I powoli, półtora roku. Szast prast. A teraz przeciekają do sprzętu, który jest dostępny dla zwykłych użytkowników. Powiedz Filip, co widzisz jeszcze w bliskiej przyszłości, co jeszcze jest w tej chwili za tą barierą dużego wydatku, a chciałbyś albo jesteś pewien, że niedługo będzie już dla wszystkich? Bardzo trudne pytanie. Muszę wróżyć z fusów trochę, ale wydaje mi się, że z takich rzeczy dla standardowego, jeśli tak, przepraszam, brzydko to określam, no ale dla typowego użytkownika, chyba najciekawszym rozwiązaniem, które może go w tym momencie oszołomić, jest HDR. Jest upowszechnienie tych treści, jest ta dynamika tonalna, która może, czy to w filmie, czy to w grze, go po prostu zachwycić. Owszem, jest, jeśli chodzi o te technologie, może bardziej hardkorowe, sprzętowe, to może być tego w sumie więcej, ale to tak jak powiedzieliśmy, wszystko zależy od oprogramowania i znalezienia tej jakiegoś scenariusza. Natomiast rzeczy takich, które są na horyzoncie, oczywiście no już wchodzą do jakiegoś czasu, no ale stanowią coś, co może zrobić rzeczywiście kolejny efekt wow, jest dla mnie HDR. To, czego bym oczekiwał, to już się wydarzyło te półtora roku temu, kiedy mieliśmy premierę Ryzenów, premierę nowych Threadripperów. I w zasadzie wydaje mi się, że największym benefitem wynikającym dla właśnie takich półprofesjonalnych użytkowników jest to, że być może nastąpiło przełamanie monopolu, ponieważ mamy wybór zarówno w kwestii różnego rodzaju procesorów do różnego rodzaju zastosowań, mamy dużą rozpiętość, jeśli chodzi o ceny i tak dalej, to tak naprawdę taka konkurencja ma, wydaje mi się, tylko i wyłącznie pozytywny wpływ. Czyli Kuba uważa, że najważniejsze już się wydarzyło, rozwój komputerów kompletny. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego scenariusza, stojąc przed wyborem, przed kupnem nowego komputera do pracy w zeszłym roku. Jestem szczęśliwym posiadaczem Ryzena 7. 1700 za 1700, teraz można kupić go za 1000 zł albo i mniej. I w zasadzie, no okej. Okay. Najbardziej deprymujący jest ten postęp w tym momencie, prawda? Bo okazuje się, że rok temu
kupiło się komputer z procesorem, tak jak powiedziałeś, za 1700 zł i to wówczas już było 8 rdzeni za 1700 zł, jeju! A teraz się okazuje, że minął rok i mamy go za 1000 zł, więc śmieszne jest w tym wszystkim to, że mamy postęp, który cieszy wszystkich, a nagle jednak się okazuje, że jednak nie wszystkich, bo wydało się jakieś pieniądze na sprzęt rok temu i teraz ten sprzęt jest w zasadzie dużo mniej warty. W tej stagnacji, która mogła być przez jakiś czas... Przyzwyczailiśmy się, że to będzie inwestycja na dłużej. Mnie by było smutno, gdyby stał i się kurzył, ale on na siebie zarobił wielokrotność swojej wartości, więc jestem zadowolony. Ja oczekuję dalszej ewolucji, to znaczy, żeby pokazać skalę tego zjawiska, ponieważ jestem ograniczony prądem i pojemnością mojego mieszkania. Żeby zobrazować skalę, mogę powiedzieć, że zeszłej zimy przy minus 20 za oknem mniej więcej w pokoju, w którym stoją moje komputery, miałem 35 stopni przy zakręconych wszystkich kaloryferach. I to jest dla mnie problem. Natomiast przez te półtora roku wydajność obliczeniowa sprzętu, który mam w domu, zmierzona przeze mnie, dlatego że prowadzę takie statystyki, jest mi to po prostu potrzebne do pracy, wzrosła 9-krotnie. Przy tym samym poborze prądu, przy tej samej objętości zajmowanej w moim mieszkaniu, zdecydowanie zbyt dużej, więc ja bym się bardzo cieszył, gdyby w kolejnej generacji Threadripperów na przykład nie było 32 rdzeni, tylko jednak 64, żebym mógł ponownie zmniejszyć ilość zużywanego prądu, jak i ilość generowanego ciepła, że już o objętości zajmowanej przez te komputery u mnie w domu nie wspomnę. To trzeba okno usunąć. Czyli nie oczekujesz jakiegoś jakościowego przełomu, tylko dalszego podążania, dalszego tak rozwoju myślę. W kierunku efektywności energetycznej. Nie spodziewam się jednak tego typu rewolucji w najbliższym czasie. Podejrzewam, że producenci w tej chwili raczej będą rozwijać te pomysły, które mieli, aczkolwiek no, jeśli zostanę zaskoczony, to będę się tylko cieszył. Dla mnie ten spadek cen nie jest absolutnie niczym złym. Jeśli da się w przyszłym roku kupić Threadrippera za na przykład 2000 zł, a nie za 4000 zł, będę się tylko cieszył i kupię kolejnego. Będziesz zaskoczony. Mateusz coś wie. Wie. Nie widać uśmiechu. Szkoda, że nie widać jego miny, dokładnie. Jest bardzo zadowolony z siebie. Kuba, ale chciałem tylko powiedzieć, że Kuba, mówisz, że Wojtek powiedział, że 9-krotnie wzrosła wydajność. Ty używasz Ryzena i możesz dzięki temu dużo szybciej robić pewne rzeczy i nadal nie masz czasu. Kuba, musisz coś z tym zrobić. Mówisz, że nie masz czasu na granie. Muszę kupić drugi komputer. W kuluarach porozmawialiśmy trochę o kartach graficznych. Tak jak mówiłem, mieliśmy rozmawiać o Threadripperach, a w zasadzie ta dyskusja rozrosła się do takich niebotycznych wręcz rozmiarów. Poruszyliśmy wiele różnych kwestii, ale no może teraz trochę bieżączki na koniec. Bo jesteśmy świeżo po prezentacji nowych kart graficznych NVIDIA. Myślę, że każdy z nas będzie miał coś do dodania od siebie w tym temacie. Tak, w trakcie, kiedy nagrywamy ten odcinek, w komentarzach w internecie jeszcze wrze. Jeszcze dyskusja nie przycichła. Wszyscy są, może nie wszyscy, ale wiele osób jest zdziwionych przede wszystkim cenami nowych kart graficznych NVIDIA oraz tym, że już miesiąc przed wysyłką kart za taką straszną cenę prowadzi się przedsprzedaż. Pozwolę sobie trochę zdradzić konkluzję, ponieważ przed rozpoczęciem nagrania już ustaliliśmy, że chyba wszyscy nie jesteśmy zdziwieni takimi cenami. Jeśli ktoś się spodziewał, że bardzo duży kawałek krzemu o bardzo dużej wydajności obliczeniowej... Z nową technologią w środku. Tak, który w dodatku chętnie by kupili nie tylko gracze, ale ludzie, którzy się zajmują na przykład uczeniem maszynowym. Albo na przykład liczeniem białek. Tak, jeśli ktoś się spodziewał, że taka zaawansowana i droga w produkcji maszyna będzie tania, to nie jest uważnym obserwatorem rynku. No dokładnie, jeszcze jest kwestia tego, jakie to ma wymagania, bo przecież jednak większość graczy wciąż myśli o graniu w Full HD i zastanawia się nad upgrade'em sprzętowym, przepraszam, nad modernizacją sprzętu i wymianą karty graficznej w jakiejś perspektywie i mogą być zaskoczeni tymi cenami, ale zaprezentowano przede wszystkim modele właśnie te super zaawansowane technologicznie, w związku z tym to nie są karty graficzne do grania Full HD. W związku z tym, jeśli ktoś chciałby mieć kolejną dobrą kartę do takiego grania, to one się jeszcze nie zostały zaprezentowane. Prawdopodobnie szok spowodowany cenami wynika z tego, że jednak my mamy zupełnie inne oczekiwania. Większość komentujących i właśnie martwiących się z powodu tych cen ma zupełnie inne oczekiwania niż scenariusz, czy właśnie utylizacja takiego sprzętu, jak został zaprezentowany. A przynajmniej no, w takim scenariuszu typowym ten sprzęt będzie się marnował. Ze swojej perspektywy myślę, że mogę już zdradzić, że te nowe technologie, które w tej chwili zostały zaprezentowane przez NVIDIA, były opracowane już bardzo dawno temu. Jeden z uniwersytetów, z którymi nazwijmy to współpracuje, dostał jedną z tych kart już 8 miesięcy temu, tylko po to, żeby stwierdzić, czy są w stanie w swoim oprogramowaniu wykorzystać tą nową technologię do obliczeń. Póki co się nie udało,
co ciekawe. Natomiast nie jestem pewien, czy wynika to z trudności wykorzystania, czy z niemożliwości wykorzystania, czy po prostu z tego, że jednak uniwersytet z tak nową technologią nie miał wcześniej doświadczenia, a jednak pracują na tym ludzie, którzy nie mogą się skupić wyłącznie na tym, więc prawdopodobnie te technologie, o których się teraz mówi, że one są nowe i będziemy czekać, aż one się pojawią w grach i pewnie będzie to trwało znowu 3 generacje i tak dalej, podejrzewam, że w zastosowaniach profesjonalnych zostaną wykorzystane znacznie, znacznie szybciej. Po prostu ludzie, którzy na tym będą zarabiać, a nie się bawić, będą starali się wykorzystać jak najszybciej, dlatego że im szybciej wykorzystają, tym szybciej zaczną zarabiać więcej pieniędzy i to zawsze jest najlepszy motywator. Ciekawą rzeczą to, co kiedyś z Mateuszem rozmawiałem na temat tego, że sprzęt, karty graficzne dla graczy już od jakiegoś czasu nie są tylko dla graczy, albo przynajmniej nie są tylko przez nich używane. Ten szał na kropanie kryptowalut pokazał, że jest olbrzymi rynek, który może zaczerpnąć nagle z tego zasobów na sprzętu dla graczy i nie zdziwiłbym się, gdyby się w niedługim czasie okazało, że takie sytuacje będą się powtarzać częściej, bo po prostu pojawi się jakaś inna nisza, która nagle stanie się super dochodowa. Owszem, no trudno nam sobie teraz to wyobrazić, ale przyzwyczajałbym się do tego, że sprzęt ma taką olbrzymią rozpiętość cenową, wynikającą z tego, że po prostu ma on różne zastosowanie. Mamy GeForce RTX, które ewidentnie są właśnie pod kątem ray tracingu zaprojektowane i ewidentnie, tak jak powiedział Wojtek, mogą być używane nie tylko przez graczy. Niepotrzebnie się denerwujemy tym, że dana karta graficzna jest tak droga, skoro tak naprawdę i tak jej nie, jakby ona musi obsłużyć różne rynki. Nie jest kierowana do nas po prostu. Na przykład. Wydaje się, że w ogóle próby popularyzacji, czy tendencja zmierzająca do popularyzacji jakiegoś wspomagania się śledzeniem promieni, która przecież wiemy o tym już od ponad pół roku, bo na początku roku na konferencji GDC Microsoft wspominał o tym, że w API DirectX będą różne funkcje, które pozwalają polepszyć renderowanie zwykłej rasteryzowanej grafiki dzięki różnym pobocznym funkcjom śledzenia promieni. Wydaje się, że popularyzacja tego to jest próba pogodzenia świata gier, świata grafiki komputerowej ze światem wielkich obliczeń. Obliczenia o niskiej precyzji, również na liczbach stałoprzecinkowych, były potrzebne do uczenia maszynowego, więc spróbowano wymyślić jakiś sposób, żeby dało się zrobić jeden procesor graficzny, który przyda się nie tylko tym ludziom od uczenia maszynowego, ale również, skoro już mamy tę moc obliczeniową, to spróbujmy ją jakoś wykorzystać w grach. Ustaliliśmy, że ja nie gram w gry, więc w zasadzie premiera RTX-ów niespecjalnie mi ani przeszkadza, ani... Czyli konkluzja jest taka, że żaden z nas nie złożył jeszcze zamówienia w przedsprzedaży na nowe karty nie, graficzne. Nie, broń Boże, daj spokój. Chyba prędzej byśmy kupili nowy monitor, może z HDR, a może nie. No właśnie, jeszcze jest kwestia tego, że ja mam tylko jedną taką uwagę na temat graczy. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się za 2-3 lata, że w związku z tym, że ten rynek kart graficznych dla graczy, albo dla graczy plus, powiedziałbym tak, wśród komputerów staje się tak drogi, no ci entuzjaści mogą się wówczas przerzucić na konsolę, bo się może okazać, że po prostu dla nich ściganie się właśnie z postępem no będzie po prostu zbyt kosztowne. To jest jakby jedyna taka może troszeczkę bardziej gorzki wydźwięk dla fanów gier na PC, że może się okazać po prostu za 2-3 lata, że deweloperzy znowu bardziej się skupią na konsolach z uwagi na powiększający się ten rynek. Na szczęście gry to nie tylko grafika. Jak można przeczytać w komentarzach pod każdą recenzją, albo pod każdą zapowiedzią, albo pod każdym informacją o każdej nowej przedsprzedaży, najnowszej odsłony FIFA, Battlefielda, czy Call of Duty, czy dowolnej innej serii, która wychodzi co roku jesienią jak w zegarku. Gramy dla grywalności i dla zabawy, a nie po to, żeby zobaczyć o jeden cień więcej niż w zeszłym roku. Nawet są tacy, którzy w ogóle na to nie zwracają uwagi. Są też tacy, którzy konsole wykorzystują do obliczeń naukowych, więc nie grają wcale. Oglądaliśmy film Chappie. Kilka konsol PlayStation, zdaje się, które były podłączone do hakowania czegoś. Ale to jest bardzo rzeczywisty scenariusz i na przykład mało kto wie, że swego czasu, jak było embargo, zresztą chyba do tej pory obowiązuje, na sprzedaż technologii militarnych do Chin, to Chińczycy masowo kupowali PlayStation 3, żeby wymontowywać procesory, na których były te konsole zbudowane. Czy to nie jest taki urban legend? Ja słyszałem już wersję z Iranem, wersję z Irakiem, wersję z Pakistanem. Wszyscy kupują, tak? Były te konsole PlayStation wykorzystywane do generowania obrazu 3D z sonarów, czyli można było obserwować otoczenie dookoła i wykorzystywano do tego PlayStation, dlatego że PlayStation siłą rzeczy służyło do generowania obrazu 3D. No tak, wydaje się, że ten procesor był dość dobry do takich zastosowań. Dokładnie. Natomiast tak zupełnie cywilnie również był wykorzystywany, nawet była odpowiednia dystrybucja Linuxa, która miała zainstalowane wszelkie możliwe oprogramowanie, można ją było
było bez żadnego problemu w pierwszych wersjach PlayStation 3 zainstalować. Nawet Sony to wspierało, to znaczy w oficjalnej dystrybucji można to było zrobić. Można było robić obliczenia naukowe właśnie z dziedziny zwijania białek. Jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle był jakiś superkomputer zbudowany z PlayStation 3. Również, bo jeśli umie się wykorzystać ten procesor, zaprogramować go tak, żeby wykorzystywać go optymalnie, to on do tej pory ma całkiem niezłą wydajność. Tak, koszmar programistów, bo jak wiemy, na PlayStation 3 się gry pisało ponoć dużo trudniej niż na Xboxa czy też na peceta, okazał się bardzo ciekawym kasusem w innych zastosowaniach. Kończymy 9 odcinek naszego podcastu Labotomia. W składzie najpierw goście Filip Straburzyński, Wojciech Koczyk, Mateusz Brzostek i ja, czyli Kuba Tobiasz. To by było na tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem.